należałoby powiedzieć na sam początek, bracia i siostry, bo jak patrzę na was tutaj, to widzę naprawdę porządne zgromadzenie z wielu branż, które się właśnie jednoczą i właśnie o to chodzi. W jedności siła. I powiem tak, jak to było powiedziane na samym początku, tym ludziom, którzy tutaj zarządzają nami, zabrakło Boga w sercu. Tak jak tu widać napisy. Honor i ojczyzna, zabrakło Boga. I powiem tyle, że jeżeli nas podzielą, to przegramy. Ja jestem rolnikiem z centralnej Polski, województwo łódzkie, Podębice, Uniejów. Zajmuję się też, prowadzę gospodarstwo pasieczne, jestem pszczelarzem. Tutaj było powiedziane już wiele na temat branży takiej rolnej, ale powiem od strony pszczelarskiej, jak to wygląda. Proszę Państwa, Polska, do Polski spływa około 36 tysięcy ton miodu, znaczy miodu. W zasadzie można by powiedzieć, że to nie jest miód. To są po prostu substancje, które są miodopodobne, z czego tak naprawdę wszystko znajduje się w sklepach. I tak jak powiedział wcześniej Hubert Dojdana, patrzmy na etykiety, co kupujemy, co jedzą nasze dzieci w szkołach, co my jemy. Nasz kraj produkuje około 25 tysięcy miodu. Także sobie wyobraźmy, ile tego tutaj spływa. Nie mamy możliwości konkurowania z nimi. Co oni tutaj z nami robią? Także naszą branżę tutaj pszczelarską też dobijają. Nie jesteśmy w stanie naprawdę nic zrobić, wywrzeć jakiekolwiek presji. I nazwa miód powinna być nazwą zastrzeżoną dla prawdziwego miodu, a nie tylko dla substancji, które są miodopodobne. I możecie sobie wyobrazić, że tak naprawdę kartele narkotykowe zaczynają się zajmować handlem tego, sprzedają. Jest taka przewidka po prostu, że oni na tym zarabiają krocie. A można powiedzieć, że nie ma zapłacą po prostu jakąś jałmużnę, która zostanie na nich nałożona i robią dalej swoje. Dlatego taki apel do rządzących o zastrzeżenie też na miodu i żeby się zajęli tą branżą również, jako branżą taką rolną. Też przytoczę tutaj na koniec słowa Augusta Fronda, gdzie Polska zwycięży nie bronią, ale modlitwą, pokutą, różańcem. Dlatego też proszę was, bracia, musimy też działać w myśl zasady ora et labora, czyli módl się i pracuj. Tyle, dziękuję. Szczęść Boże, bracia.